Dziś mija najdłuższa trwająca 5,5 roku kadencja samorządowa w historii trzeciej RP. W wielu gminach to dzień ostatnich sesji rad, ostatnich decyzji i podziękowań radnym, którzy żegnają się z mandatem samorządowca. Tak jest między innymi w gminie Suwałki, gdzie byliśmy z kamerą i mikrofonem. W programie posiedzenia uchwały dotyczące planów miejscowych, opłat i innych spraw bieżących, ale też podsumowanie oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie. Jak mówi Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki, to okazja na podziękowania. W dniu dzisiejszym kończy się tak naprawdę kadencja Rady Gminy, kadencja wójta i to jest dzisiaj ostatni dzień jakby jeszcze zarządów wójta i rady gminy Suwałki, obecnych tutaj urzędujących radnych, jak też wójta. I dzisiaj jest też właśnie okazja, żeby też podziękować za te 5,5 roku pracy na rzecz mieszkańców gminy Suwałki, pracy, dzięki której wiele inwestycji, wiele przedsięwzięć zostało wykonanych. Jest to czas na podsumowanie tego okresu, gdzie widzimy już, że ten czas został właściwie w sposób jakby spożytkowany, że ten czas nie został czasem straconym i dzięki tej dobrej współpracy wójta i rady gminy naprawdę udało się nam tą gminę Suwałki w wielu miejscach jakby przebudować, w wielu miejscach wprowadzić nowe funkcje, tak żeby naszym mieszkańcom ogólnie żyło się lepiej. Pierwsze spotkanie nowej rady gminy za tydzień. Nowej, bo w gremium zasiądzie 6 nowych radnych. Marek Jeromin, przewodniczący Rady Gminy, zaznacza, że dat urodzin nie sprawdzał, ale nowa Rada Gminy będzie odmłodzona. Średnia wieku to 50 lat, o ponad 5 lat mniej niż w przypadku obecnego składu. Przewodniczący zaznacza, że najważniejsze jest, aby radni współpracowali i kierowali się dobrem mieszkańców. Będziemy mieli 6 nowych radnych, którzy w tych wyborach zmienili część naszych radnych. Jedna radna sama zrezygnowała. Mieliśmy też 4 okręgi wyborcze, gdzie był tylko jeden kandydat, także tam praktycznie głosowanie się nie odbyło. Także no zobaczymy, jak to będzie. Wiekowo powiem tak, w PSL nie zaglądałem, ale w mojej ocenie będzie młodsza rada. Być radnym, żeby potrafić się porozumieć, z tego względu, że rada działa nie w imieniu tylko jednej miejscowości, jednego sołectwa czy jednego radnego, tylko działa koalicyjnie dla całej gminy i w mojej ocenie każdy powinien skupić się na tym, żeby pracować w ten sposób, aby mieć na uwadze dobro całej gminy i mieszkańców.